Najpierw gratulacje. Władysław Kośniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zatem gratuluję, panie prezesie, wyboru. Dziękuję bardzo, witam panów redaktorów, witam państwa. I życzę owocnej kadencji. To trudne wyzwanie, ale, ale też duże zaufanie od koleżanek i kolegów. Cieszę się, bo chciałem startować, chciałem wygrać te wybory i chcę prowadzić Polskie Stronnictwo Ludowe w taką dobrą drużynę, bo u nas nigdy nie było. Także, że jedna osoba jest naprawdę zwarta grupa osób. Siłą psl jest to, że jesteśmy obecni w każdej gminie w Polsce. I nikt nie chciał przeciwko panu startować. Znaczy... Był kontrkandydat, no więc tak, no, myślę, dobrze, że warto mu za to po podziękować. Którego wysunięto w ostatniej chwili, dostał 50 nie. głosów. No taki symboliczny Stanisław Rakoczy, odnotujmy. Z... Tak jest, bo trzeba, tak. trzeba podziękować. Też pokazał swoje województwo polskie, którego jest wicemarszałkiem, wcześniej był posłem wiceministrem, myślę, że bardzo bardzo ciekawa postać, która łączy różne środowiska na Opolszczyźnie. I też mogła się zaprezentować na forum krajowym. Ale powiedzmy wprost, na 1052 oddane głosy, jeżeli 50 pada na jednego kandydata, pozostałe wszystkie na pana, czy jakieś nieważne były? Było, no, były no, chyba jakieś no, dwa, trzy głosy to nieważne. To jest, to tak. to jest no 90-procentowe poparcie. Nikt w psl nie chce w, w jakiejś gwałtownej zmiany. Natomiast w takim razie, skoro już tę kampanię wyborczą mamy. Tą wewnętrzną wyborczą mamy za sobą. Skoro y, udało się no, troszkę też pokoleniowo przemodelować w trakcie, w trakcie tych, tych, tych zjazdów Polskiej z bo pokolenie 40-latków jest dużo szerzej obecne w tej chwili w, na tym średnim szczeblu PSL-u niż, niż wcześniej, y, to co dalej? Po prostu marsz do wyborów samorządowych? Tak jest. Jedna kampania się zakończyła, ta wewnętrzna i, i rozpoczyna się przygotowanie do kampanii samorządowej. Dwa lata, ale to szybko zawsze mija. Ja chcę w przyszłym roku objechać wszystkie okręgi wyborcze do sejmików. Jest ich ponad 80 i wyłaniamy kandydatów na wójtów, burmistrzów. Będziemy chcieli wystawić około 25-30 tysięcy kandydatów z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest wielka praca i tak jak pan redaktor powiedział, też zmieniło PZL PSL przez tą kampanię. Po pierwsze odczytaliśmy wy, ten sygnał od wyborców z ostatnich wyborów parlamentarnych. Wyciągnęliśmy wnioski, zmieniliśmy siebie. Nie tylko w ten sposób personalny, choć, choć to ważne, bo na przykład na Dolnym Śląsku szefem regionalnym został 31-latek, wójt gminy Paweł Gancarz. Na Podlasiu 35-letni marszałek, ale... wicemarszałek wójca Stefan Krajewski. Wymieniam ich, żeby pokazać nawet nie tylko 40-latkowie, ale też grupa 30-latków. Ale jest, mówi, pan, jest bogata. mówi pan, odczytaliśmy Sygnały w ostatnich wyborach otrzymane i się zmieniliśmy. To jakie to były sygnały i jak się trzeba było zmienić? Po pierwsze, wynik był poniżej naszych oczekiwań. Liczyliśmy na więcej i też musieliśmy z tego wyciągnąć wnioski. To był sygnał jasny, i wyraźny, żółta kartka i trzeba dokonać Ale zmian. Żółta kartka dlatego, że byliście zbyt blisko platformy czy zbyt daleko od wsi. No z czego to Udało wynikało? się dokonać wiele dobrych zmian w, przez te 8 lat. Wbrew temu co co dzisiaj się mówi, przeszliśmy przez kryzys gospodarczy z partnerami społecznymi, ze związkami, z pracodawcami. Wynegocjowaliśmy najlepszy w historii budżet z Unii Europejskiej. W polityce rodzinnej, ja już to kilka razy wymieniałem w tym studiu, więc e, przypomnę tylko najdłuższy urlop macierzyński, rodzicielski e, w Europie. I takich zmian było dobrze. Ale nie wszystkie zmiany dotarły solidarnie do każdej grupy. E, I dzisiaj najważniejszym zadaniem jest znaleźć lepsze recepty. Na bolączki dość dobrze zdiagnozowane przez e, radykałów, i to jest, to jest e, chyba najważniejsze zadanie. A to pis, I, pis pan uważa za Radykałów w Ja tym mówię bardziej o kontekście też światowym, kontekście populizmu, e, który jest obecny w różnych e, e, krajach, nie tylko w Polsce. E, mówię o e, wartości, którą, którą podnosiliśmy na kongresie, czyli potrzeba przywrócenia braterstwa Polsce. E, ono pokazało e, ono po, um, udowodniliśmy w naszej historii, że ono jest po prostu możliwe. Było możliwe w roku 794 pomiędzy Kościuszką a Kosynierami, później w roku 20, w obronie Europy i Polski przed bolszewicką, zalewem bolszewickiej ideologii, było możliwe później w czasach wojny i w 1989 roku w pokojowych przemianach. Wprowadziło nas do NATO i do Unii Europejskiej, ale dzisiaj jest ono zagrożone. Polska jest bardzo podzielona. Mówię o tym wyzwaniu wartości, bo, bo wydaje mi się ono bardzo, bardzo ważne, że polityka bez Wartości po prostu staje się nikczemna i pusta i o tym trzeba też pamiętać. Jest Polska w tej chwili bardzo podzielona, ale też jest podzielona wewnątrz tych skrzydeł, które tworzą główny podział. W tej chwili po stronie opozycyjnej dużo bardziej niż po tej stronie rządzącej. I ta strona rządząca też ma ochotę na własne braterstwo, bo prawo i sprawiedliwość no, nie ukrywa swoich zakusów, jeśli o elektorat wiejski. Zresztą już udało się to w minionych wyborach parlamentarnych częściowo pisowi, bo ten wynik na, na wsi był i w małych miastach dobry. Był całkiem niedawno taki, był taki zjazd wiejski zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Kwiaty pod pomnikiem Witosa. Opowieść o tym, że to Prawo i Sprawiedliwość jest, będzie przedstawicielem ruchu ludowego. Jest decyzja, że Straż Pożarna Ochotnicza będzie dostawała już nie poprzez jakieś dodatkowe struktury, ale bezpośrednio z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pieniądze po, 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 podobne więc PiS szykuje się do większej inwazji na to, to, elektorat wiejskie. To kilka, kilka wyjaśnień. To nie było zgromadzenie wsi polskiej, tylko zgromadzenie PiS. Nie przyjechali spadkobiercy, tylko przebierańcy, którzy wciąż przybierają nowe szaty, żeby ukryć może to, że, że, że król jest nagi. Przyjechali faryzeusze, żeby mamić i oszukiwać. U nas był prawnuk Wincentego Witosa na kongresie. On wyraźnie pokazał, gdzie jest ruch ludowy, pokazali to też delegaci z wielkim entuzjazmem. Ja się nie zgadzam na takie zawłaszczanie tradycji historii. My nie podpinamy się pod tradycje. PiSu. Niech ona pozostanie przy nich, mają też swoje korzenie. No nie można być też w tym ujęciu historycznym, mienić się ludowcem, jeżeli się jest takim wielkim fanem Piłsudskiego. Przecież Piłsudski zamykał de facto w więzieniu Witosa. To wszystko po prostu nie pasuje. Ten strój ludowy nie jest uszyty na miarę na miarę pisu i po prostu im nie pasuje. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o straże pożarne, to niestety jest działanie w drugą stronę. Do tej pory, przez 25 lat, do Straży Pożarnych, do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, czyli organizacji pozarządowej największej w Polsce, 700 tysięcy osób, trafiały pieniądze. A tam są różni ludzie. Jest Waldemar Pawlak, szef krajowy, ale jest też poseł Siarka, poseł PiSu, szef w Małopolsce. I oni dzielili różne środowiska obecne. Najwięcej osób jest tak naprawdę bezpartyjnych w strażach pożarnych. A teraz one będą dzielone przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. To nie jest w porządku. To nie jest droga, która wzmacnia tak wspaniałą organizację. Ona nie wzmacnia Rycerzy Świętego Floriana, ona po prostu im nie ufa ale bardzo często wyborcy głosują po prostu. Zaglądając najpierw do kieszeni, więc sporo to, komu historyczny strój lodowy pasuje, na kogo jest szyty, albo na czym zjeździe był potomek Witosa, FD. może nie FD. mieć wiele wspólnego z tym, że jak wyborca zobaczy, że ma program 500 że jest program mhm. mieszkanie plus, że za chwilę będzie No mieszkanie kwota. plus na wsi nie jest w ogóle. Na, na wsi nie, ale podniesienie kwoty wolnej od podatku, na, który wraca w tej chwili ten pomysł znowu do, do rządu, może tutaj to, też Tutaj myślę, co nieco z, też. Zachęcam PiS, żeby przyjął naszą ustawę, mhm. ona będzie. Będzie chyba e, tak obiecywał marszałek na ostatnim posiedzeniu, że będzie pierwsze czytanie już w przyszłym tygodniu? Tylko wie pan, że Podnieść... du, duży może więcej, bo to jest tak, że jak Oczywiście. się jest dużym i ma się te głosy A, w parlamencie, tak to łatwo jest wyłuskiwać propozycje z programów różnych partii, przegłosowywać i bierze się potem. Ale od za dużego sługi. się też więcej wymaga. Bo my mieliśmy 30 posłów i utrzymaliśmy wiek emerytalny dla rolników 55 dla kobiety, 60 dla mężczyzn. Pisma 235, mieni się reprezentantem polskiej wsi. To czemu nie zastosował? Propozycji pana prezydenta o przedłużeniu tych uprawnień. No i, i jak PiS będzie kończył władzę, to wiek emerytalny dla rolników będzie 60-65 lat, czyli o 5 lat podniesiony z roku na rok. To jest trochę nie w porządku, więc nie można się mienić reprezentantem wsi, a później nie działać w jej interesie na przykład też zniesienie embarga. Ciekawe, co na naszą propozycję, bo my przyjęliśmy też program na kongresie, to nie były tylko wybory, ale było przyjęcie programu i ważnym elementem tego programu jest zniesienie embarga z Rosją, odblokowanie handlu na produkty polskie, szczególnie produkty rolno-spożywcze, odmrożenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. To też wpływa na pozycję polskiej wsi. My będziemy, my, nie, nie, ja nie będę prowadził partii, która będzie stała w czyimś cieniu. Ja nie, nie chcę stać w czyimś cieniu, ja chcę przedstawiać e, konkretne propozycje. I wieś jest w centrum programu. E, czasem może łatwiej przyjąć pochlebstwo e, od e, wroga niż e, trudną prawdę od przyjaciela, ale PSL zawsze było przyjacielem polskiej wsi. Możemy się czasem poróżnić, ale jak w dobrej przyjaźni, wraca się do siebie, i liczę, że szczególnie ci wyborcy w naszych matecznikach też powrócą. Wróć, ja mówiłem o powrocie do serc i umysłów naszych wyborców yy, i to jest zadanie na najbliższe lata. Ale nie we wrogości do jakiejkolwiek formacji politycznej. Również nie we wrogości do PiSu. I będzie maszerował PSL osobno do tych wyborów samorządowych? Czy może tak Oczywiście. jak było w 2006 roku, kiedy koalicję z Platformą zawiązano? To było blokowanie list, bo tak. wtedy tak, taka była ordynacja wprowadzona. PiS blokował się z LPR-em, samoobroną. My z platformą i w niektórych okręgach z Krawą Partią Emerytów e, Ręcistów. E, tej ordynacji już nie ma, idziemy samodzielnie, zdobędziemy najlepszy możliwy wynik. Na pewno jesteśmy najlepszym reprezentantem interesów polski lokalnej i małych ojczystych. I ten najlepszy możliwy wynik to jest jaki? Krótko mówiąc, no ile procent musi nowy prezes wykręcić, żeby nie usłyszał za chwilę, że nie tak miało być i że trzeba zmienić prezesa? To, to, to zawsze chciałbym, żeby ta poprzeczka była ustawiona jak najwyżej i żebyśmy osiągnęli jak najlepsze wyniki. To zależy szczególnie w wyborach samorządowych od przygotowania od tego, jakich kandydatów i ilu wystawimy. a mam naprawdę bardzo ciekawych. Od młodych prezydentów miast jak Krzysztof Kosiński przez, przez już doświadczonych marszałków, jak Adam Jarubas czy Dariusz Klimczak. Więc te, tego, te, tych doświadczeń nie brakuje. Ale na pewno wewnętrznie rozmawiacie nie, Państwo, myślicie sobie. Ja 10, nie będę stawiał, 15, nie, 20, to, to, to no. takiej, takiej poprzeczki procentowej nie będę stawiał. Trzeba zrobić jak najlepszy wynik. Podobnie jak a, 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 pamiętam słowa sama Małysza. On nie mówił ile skoczy, które miejsce zajmie, tylko mówił zawsze, że chce oddać dobry skok. My chcemy e, wykonać ciężką pracę e, i uzyskać dobrą pozycję e, po wyborach. Testem będzie też oczywiście będą wybory parlamentarne, bo to jest ta szczególna odpowiedzialność lidera e, politycznego. No, ale samorządowe będą Będą, będą pierwsze. To prawda. Europejskie też. Władysław Kasiniak-Kamysz, prezes PSL był gościem sygnału w Radiowej 1. Dziękuję. Sobie Dziękuję też. bardzo. Miłego dnia.